Panie marszałku, Wysoka Izbo, targi książki, targi pracy, targi turystyczne, targi konserwatorów zabytków, targi zbrojeniowe – to polska marka. Zdobyliśmy rynek, byliśmy liderem w Europie Środkowo-Wschodniej, promowaliśmy Polskę, polskich przedsiębiorców. Organizowano około 600 targów międzynarodowych rocznie, wielkie targi, które odwiedzały 3 miliony osób. I z dnia na dzień te firmy znalazły się w stanie agonii. Z powodu pandemii zostały najwcześniej zamknięte, a tak naprawdę najpóźniej zostaną otwarte i prawdopodobnie będą mogły normalnie funkcjonować dopiero na jesieni przyszłego roku, bo wiemy, jak długo trwa proces przygotowywania targów, a poza tym firmy, które mają wziąć udział w targach, także muszą uzyskać jakąś normalną sytuację. Straciło już pracę około 60 tysięcy osób, a do tego dochodzą branże powiązane, czyli hotele, cateringi, promocja, wydawcy. Tak naprawdę do września straty w tej branży wyniosły już 1 mld zł. Dotychczasowa pomoc rządu nie uwzględnia pomocy dla tej branży. I czy firmy wrócą do normalnej działalności, naprawdę zależy od tego, czy im pomożemy. Rozmawiałam z przedstawicielami branży targowej. Nie wiem, czy państwo z rządu z nimi rozmawiają, ale jeżeli nie pomożemy tej branży, to będzie nie tylko upadek targów w Polsce, ale także szansa do przejęcia tego przez firmy zagraniczne, które na to czekają. I na zakończenie. W listopadzie napisałam interpelację do pana premiera w tej sprawie. Już dawno minęło 21 dni i nie dostałam odpowiedzi na to pytanie. Mam nadzieję, że dzisiaj pan minister na te pytania nam odpowie. Dziękuję bardzo.